bardzo delikatne pulpety z indyka, cukinii i papryki, których smak podkreśla przesmażona cebulka. Zatopione w przepysznym sosie pomidorowym świetnie smakują z różnymi dodatkami – ryżem, kaszą lub makaronem. Polecam ten przepis do wypróbowania, a po inne zapraszam Was oczywiście na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Z obranej cukinii wycinam gniazda nasienne. Ścieram ją na tarce o grubych oczkach. Solę. Dokładnie mieszam i odstawiam na około 30 minut. W tym czasie w drobną kostkę kroję cebulę i wrzucam ją do garnka z rozgrzaną oliwą. Chwilę przesmażam. Kiedy cebula się przesmaża, w bardzo drobną kostkę albo w cienkie paseczki kroję paprykę. Dodaję ją do cebuli i jeszcze chwilę przesmażam warzywa. Kiedy papryka lekko zmięknie, odstawiam warzywa do wystudzenia. Cukinię przekładam na sitko. Bardzo dokładnie odsączam ją z soku. Jeśli będzie go zbyt dużo, to pulpety rozpadną się w czasie gotowania. Do odciśniętej cukinii przekładam wystudzoną cebulę i paprykę. Mieszam warzywa. I przekładam je do mięsa indyka. Dokładnie łączę składniki. Teraz do masy na pulpety dodaję czosnek przeciśnięty przez praskę, wbijam jajko, dodaję sól, pieprz, tartą bułkę. I ponownie dokładnie łączę składniki. Teraz do garnka wlewam gęsty sos pomidorowy. Ja mam domowy, ale może być taki kupiony w sklepie w kartoniku. Doprawiam go solą, pieprzem, oregano, słodką i ostrą papryką i gotuję na małym ogniu. Z masy mięsno-warzywnej formuję teraz nieduże pulpety. Najlepiej zrobić to wilgotnymi rękami. Na jednego pulpeta biorę około jednej łyżki masy. One i tak urosną w trakcie gotowania. Pulpety wkładam do gotującego się sosu. Nie wszystkie muszą być bardzo dokładnie przykryte, ponieważ i tak będę je gotowała pod przykryciem. Około 40 minut na małym ogniu. Pulpety są bardzo delikatne i bardzo smaczne. Polecam, również dla dzieci. A po inne przepisy zaglądajcie na www.talerzpokus.tv.